Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Fire Red Peter Version. Jest to odcinek numer 10 i tym samym kończymy ten taki niby maraton. Oczywiście, jeżeli zostawicie 30 łapek w górę, to będzie następny odcinek. A więc nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, pozytywnej oceny pod tym filmem, zostawić subskrypcji na kanał, a napisanie jakiegoś fajnego komentarzu, w którym będę mógł się coś dowiedzieć. Oczywiście w komentarzu pod odcinkiem numer 8 i 9 nie czytałem, więc przepraszam bardzo, no ale nie wiem jak. Ponieważ każdy ten film nagrywam po sobie zaraz. No i po raz kolejny wam rozwaliłem uszy, no ale niestety nie rozumiem to teraz. Nie tak, tylko tak. Dobra, tak zmieniłem, dobra. Przynajmniej w tym odcinku będziecie mieli mniej rozwalonych uszu niż... Aż co, mi się nie walczy? Silvercoat, tak, muszę mieć o kurde. Aż tak tu jest chamsko, ja tutaj... W sumie, że ja tutaj kiedykolwiek byłem. Czemu ja użyłem na Huntera Slash, a nie mógł ktoś to powie. Bo ja tego nie wiem. Nie wiem, Metal Crow jest dobry. Myślę, że jak pod XP jeszcze troszeczkę mojego... Zaczęłaś na czuja. Mówię nie... A! Było coś tam... Ghost. Ghost to jest ten duch Marowaka. Mamy Marowaka, tak? O to chodzi. Czyli dobra, czekajcie. Czyli tutaj możemy spotkać tego Ghosta. Kurde, czekajcie, bo tu będzie ciężko cośkolwiek zobaczyć. Oj, coś tam było widać. Ja nie zdążyłem tego... O, dobrze to czytałem. Powiedzcie mi, gdzie i z której strony jest wyjście, to wtedy będę zadowolony. Iskubel. Gdzie jest wyjście na następny poziom? Mi się wydawało, że... Przecież tu nie było takiego problemu nigdy. Czy tu aż tak było zawsze? To zawsze było aż tak, że tu totalnie nie było nic widać. Oj, tu gdzieś dalej doszedłem. Aha, czyli tu jest końcówka, czyli tutaj się nawet nie opłaca iść. Dobra, czyli teraz muszę iść tu, tu, tu. Następnie jak pójdę tu, nie tu, tylko tutaj to zejdę niżej, dobra. Jest, wyszedłem do góry, dobra. Ale to jest zagmatwane, naprawdę. Się skupiam tak troszeczkę, nie słyszycie co ja w ogóle mówię tutaj, ale... Bo ja się ogólnie skupiam na tym, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Poprawnie przynajmniej. Choć trochę. Chcę być... O kurde, ile to jest przedmiotów. Vulpix. Chcę być 40 level, znaczy tak... Mniej więcej równe poziomy moim Pokémonom i wtedy... Opłaca się jednak spotkać tego ducha, bo przynajmniej wtedy wiem, jaka jest droga. Ujdzie. Nintels. Jaka Vulpix, to jest Nintels. Dobra. Wow! Aha, no tak, przejeżdżałem z ognisty, no w sumie. Fajnie to było w ogóle na to nie zwrócić uwagi, nie? On pewnie też jest psychiczny, coś tego się wydaje, bo tak wygląda. Nintels jest na który mógł być psychicznym. Chyba teraz Oleczek i tak jest pierwszy, dobra, a jego chciałem zacząć trenować to z powrotem, więc... Bo zasługuje Oleczek oczywiście na trening. Jako jeden z najbardziej aktywnych widzów na kanale. Awakening. To było tutaj, trzeba było przejść. To się robi coraz gorszy, naprawdę. Ej, kurde, nic nie zauważyłem. Ja mam wrażenie, że tutaj mogę iść. Teraz mogę też iść... Chcę iść na dół? Nie mogłem. No gdzie jesteś duchu, bo... Aj, tutaj no, jestem w dupie teraz, obecnie. Teraz tak. Tak. Chcę, nie powinienem gdzieś móc w dół
tu zejść? Nie, już jestem na samym dole, dobra. Czyli tędy nie wyjdziemy. Tu jestem bardzo blisko wyjścia. Ogólnie, tylko teraz... o, jestem, dobra. Udało się. Dobra, teraz w prawo będziemy musieli iść. Nie, nie, jeszcze do góry i teraz. Dobra, to teraz już jedziemy na odcinku tej pani. Tam jest jakieś dziecko. Halo, kim jest to dziecko? Czemu to dziecko zresztą tam siedzi? Co to ma znaczyć? Nie wiem, czy to jest dziecko ogólnie. Czy mi Pokémony, czy mi się tylko wydawało? Czy tutaj właśnie tam było tak słychać, że... Czy tam właśnie tak oni mówili... Czy może się zmieniło? Może ona powiedziała, że leczy nam Pokémony. Dobra, ogólnie to widzę, że tutaj nic nie za... Oj, to, a to, to nie mogę iść wprost? Czemu? Wydawało mi się, że tutaj mogę. Aha, tu jest taki zone, w którym mogę się leczyć, dobra. Fajnie wiedzieć, dobra. Bo tego nie zauważyłem, dobra. Może używajcie tego Kersa, to mi strasznie pomaga. Ale widzicie, to takie... Jakbyście widzieli kamerę, jakbym miał kamerkę, to byście widzieli, jak ja tutaj chodzę i taki jestem skupiony na tym, co one tutaj w ogóle mówią do mnie. To jest dobre. Będziemy Dragon Breath'a po prostu. Zrobimy, też nic nie zrobimy, a... że jestem na dobrej drodze, mam takie wrażenie. No, tutaj nic już nie zrobimy. Może jednak gdzieś tu w dół miałem iść. Nie, tutaj będziemy już na samym dole, mam takie przeczucie. Gdzieś tu powinniśmy. Kurde no, dół. No, gdzie? Pokazuję tutaj... O, jest, dobra. Jesteśmy coraz wyżej, ale ile ta wieża ma pięter? Halo! Dlaczego ta wieża ma tak dużo pięter? Proszę, Gengar tak będzie szybszy od nas, to bez dwóch zdań. Użyjmy ciebie, użyjmy tego puncha. Nie chcę się tam z powrotem wracać też do tamtej, tej, żeby... do tej strefy leczenia. A też z drugiej strony wiem, że używanie teraz leczących rzeczy byłoby marnotrawstwem. Uuu, Snorlax. Kurde, Snorlax, jaki ty jesteś typu, że na ciebie to jest nieefektywne. Nie, ty będziesz spał, będziesz się restował. Teraz rest poleci. No, masz szczęście, ty grubasie. Myślę, że rest poleci za chwilę i będę się... Nie wiem, kto może przejść. No dobrze, teraz jestem już przy wyjściu, bo naprawdę nie da. Ray Candy. Czy ja tutaj nie byłem przy wyjściu? Nie, tutaj nie ma wyjścia. Gdzie jest wyjście teraz? Gdzieś na dole? A tam jest wyjście, dobra. Przecież chyba już będzie może ostatnie wyjście. A nie, bo muszę chyba... Nie, nic nie mogę zrobić, tak? Tak, bo ja jakby... Kurde... Bo ja czegoś nie mam, ja nie mam Sylph Cope'a. Ja bym musiał mieć Sylph Cope'a chyba, tak? Kurde, a ja nie byłem... A gdzie jest Sylph Cope? Sylph Cope pewnie był w elektrowni, założę się. Tam pewnie był Sylph Cope.
w elektrowni i tam i przez to ja teraz nie mogę się porozumieć, bo ja mi się pewnie teraz... Gdy ja miał Steel Scope'a, czy tak miałem przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, jak ten Nega tutaj wszedł w ogóle. Teraz to mnie... Kurde, ja takiej sytuacji nie lubię. No bo tutaj nie mogę wejść, bo tu jest... on mi cały czas mi blokuje. Z tą stronę też nie mogę. Nie mogę wejść do góry w ogóle, tak? On mnie tu wyrzuca, tak? Czyli dobra. Kurde. Jedna jest rzecz bardzo prosta. Muszę użyć Iski Brope'a. No i w tym odcinku już nic nie zrobię, bo ja teraz nie mam czasu tak naprawdę, żeby się wracać i w tym odcinku jeszcze cokolwiek robić. Więc użyję po prostu Iski Brope'a. Przestaniemy się tutaj. Wy mi napiszecie pod tym filmem, gdzie jest Silphcow. Bo wiem, że na pewno gdzieś jest, tylko gdzie tego nie pamiętam. Chyba może w elektrowni, może akurat było tam potrzebne pójście. Nie wiem. Dobra, tyle zresztą. Króciutki odcinek, króciuteńki, ale mam nadzieję, że następny zrobimy na pewno dłuższy, bo już to będzie po tym całym maratonie w przyszłym tygodniu. Więc w tym odcinku to by na tyle, będę cię o zostawieniu łapki w górę, napisaniu fajnego komentarzu, a ja was wszystkich żegnam, trzymajcie się, no i na razie, no i cześć, nie zapomnijcie napisać, gdzie jest Silphcow.